Bartek lubi sushi. W jego ulubionej restauracji cena, którą płaci klient, zawiera opłatę podstawową 10 zł za herbatę, a za każdy zjedzony kawałek sushi płaci się 3 zł. Jakie wyrażenie opisuje cenę, którą trzeba zapłacić za wizytę w restauracji i zjedzenie N kawałków sushi? Mamy N kawałków sushi, każdy kawałek kosztuje 3 zł, a opłata podstawowa za wejście do restauracji to 10 zł i w tym zawiera się herbata. Sprawdźmy po kolei. Jeżeli Bartek po prostu przyjdzie do restauracji, nie zje w ogóle sushi, tylko wejdzie i napije się herbatę, czyli 0 kawałków sushi, to ile zapłaci? Zapłaci 10 zł. 10 zł. Zje 0 kawałków po 3 zł, czyli 0 razy 3 zł. Czyli tutaj nic nie zapłaci, zapłaci po prostu 10 zł. Jeżeli przyjdzie i zje jeden kawałek sushi, to ile zapłaci? Też tą opłatę podstawową, 10 zł, dodać jeden kawałek, czyli 1 razy 3 zł. Zapewne wiesz, ile to jest. Razem zapłaci 13 zł, czyli 10 za herbatę i 3 zł za jeden kawałek sushi. Idziemy dalej. Przyszedł i zjadł 2 kawałki sushi. 2 kawałki sushi. Ile tym razem zapłaci? Myślę, że już wiesz, ale ja to zapiszę po kolei. 10 zł dodać 2 kawałki po 3 zł, czyli zapłaci, tak jak powiedziałeś, 16 zł. I tak dalej, i tak dalej. Czy widzisz tutaj już pewną zależność? W zadaniu proszą nas, aby zapisać wyrażenie, które opisuje cenę dla N kawałków sushi. Zobacz. Będziemy mieć teraz N kawałków sushi. Jak to musimy zrobić? Bartek przychodzi, płaci następnie zawsze 10 zł i do tego dodajemy po 3 zł ilość kawałków. Mnożymy ilość kawałków przez 3 zł. Tu zjadł 0 kawałków, więc 0 razy 3 zł mnożyliśmy. Tu zjadł 1 kawałek, więc 1 razy 3. 2 kawałki, 2 razy 3. Czyli tutaj muszę ile pomnożyć? Przez 3? N razy 3. N, nie wiemy ile dokładnie, ale N. N razy 3. Czyli wyrażenie, które opisuje cenę, którą trzeba zapłacić za wizytę w restauracji i zjedzenie N kawałków sushi, to jest 10 dodać 3N. To jest 10 dodać 3N.